Halo, witam. Jak widać, jestem tutaj u mechanika, kurny. Tobie podjechałem, dzwoniłem do Tejmo i Tejmo mówił, tam się pytałem go w ogóle, czy możemy jakiś samochód taki, żeby się poruszać na przykład do miasta czy coś, póki tej Satsumy nie złożę. I pan Tejmo powiedział, że tam ma jego syn, czy brat chyba, nie brat chyba, jakiś samochód stary w garażu i tam mam się udać, powiedział mi drogę. Ja tutaj już sobie trochę podjechałem bliżej. No i co? Odpalamy traktor i w ogóle najpierw zdobędziemy koła. Koła tutaj są jakoś niedaleko. Też Tejmu mówił, że tutaj też jego jakiś znajomy mieszkał i to jest opuszczony dom. Ale no i tam na strychu są koła i trzeba uważać, bo tam jakieś pszczoły czy szerszenie czy coś tam są chyba. Także tutaj zaraz po prawej będzie on mówił, że od mechanika w lewo i tutaj jakaś droga w prawo będzie za chwilę. Także zobaczmy, co tutaj będzie. O, faktycznie jest jakaś droga. Jakaś taśma, kurde. A, bo chyba jakiś wyścig tutaj jest. I drzwi trzeba rozwalić. O, traktorem łatwo pójdzie. Trochę wycofam jeszcze raz tutaj, kurde, uderzę. O, dobra, jest. Cofaj. Dobra, ręczny. A, ten gaz trochę tutaj w ogóle. Halo? A, dobra, niech tak będzie. Trochę na gazie tak został. Także wchodzę. Chyba tutaj po prawej. Ale zobaczmy, co tutaj w ogóle jest. Kurde, faktycznie jakiś porzucony bardzo ten dom jest. Nawet mebli nie ma za bardzo. Jakiś tutaj jest piec jakiś stary. No dobra, idziemy. Tutaj w ogóle jaka kuchenka, czy co to tu jest. Dobra. Idziemy do góry. Tutaj trzeba uważać bardzo. Oho. Faktycznie coś tutaj jest. Powolutku. Oj, satana! Żeby za bardzo tak nas nie wyczuły, czy coś. Te pszczoły tam. Tutaj gdzieś muszą być te koła. Po cichu trzeba iść. Na razie nie widzę, może tutaj będą. Koła. Tu nie ma. O! Są, ale po cichu, kurde, powoli. Oj! Powoli. Dobra, tam przez okno je wyrzucę. O, dobra. Wyrzucaj, kurde! Uciekać stąd teraz. Halo! Uciekać! Kurde, koła odjeżdżają. Halo, stop! O, dobra. W ogóle się napiję trochę tutaj, teraz. Bo pić mi się trochę chce. O, od razu lepiej, kurde. Dobra, bierzemy traktor, podjeżdżamy i pakujemy te koła. Dobra, pakujemy koła tutaj do traktora. I zaraz tutaj też niedaleko podobno ma być ten dom tego brata czy coś. Ale podobno go nie ma tam w domu, chyba w pracy też gdzieś jest czy coś. W godzinach popołudniowych, także Tejmo mówił, że mamy normalnie tam otworzyć garaż i tam wyciągnąć auto, przyjedziemy do i pojedziemy, zacholemy go do tam do tego, do miasta, bo podobno on nie ma paliwa za bardzo. No i dobra, powoli się zbliżamy. Z tego co widzę, tam jest ta droga w lewo. Tam on mówił, że w lewo to będzie taka dróżka jakaś. Także zbliżamy się. No i tak jak już mówiłem, będzie trzeba zaholować ten samochód do miasta, żeby zatankować, bo on tam nie ma paliwa za dużo. Też mam bardzo uważać, bo tam będą szerszenie w tym samochodzie i trochę do wody trzeba nim, żeby tych szerszeni tam się pozbyć. Także tutaj w lewo skręciłem. I coś tutaj jest faktycznie. O, coś widać, kurde.
Jakaś szopka tu ma być. Tu chyba jest dom. O, jest faktycznie. Dobra. No to uważajmy, kurde, bo te szczerszenie tu będą. Dobra, na razie tak podjadę. Halo, kurde. Dobra. Po cichu, kurde, też. Bierzemy. Otwieraj. Dobra, mam podczepione. Także musimy teraz wyjechać. Ręczny, panie, kurde. Halo! Proszę mi tu, kurde, dać ten samochód. Szerszenie jedne. O, dobra. W ogóle ręcznie jest zapuszczony trochę. Dobra. Rzucę całe, zepchnę. Jako się. Dobra, odczepię je. Halo, koło wypadło. Oddawaj mi koło. Proszę mi dać koło. No i dobra, wyciągamy, kurde. Było ciężko, ale się udało jakoś. Także teraz tutaj te koła pozbieram. Dobra, ręczny. Zobaczmy, czy nie ma tych szerszeni tutaj już. Normalnie można wejść? Halo? Halo, proszę otworzyć. No chyba tak, chyba nie ma. Dobra, także teraz te koła tutaj wezmę. Okej. Drugie jeszcze i chyba więcej tutaj nic mi nie wypadło. Także teraz do miasta. Są cztery koła. Są, dobra. No i powoli dojeżdżamy tutaj do miasta. Także właśnie tak przypomniało mi się, że dzisiaj jest niedziela. Kurde, zaraz mnie wyprzedzi auto. Także tej ma dzisiaj nie będzie, także będzie trzeba się przespać. I na następny dzień już powinien być chyba w sklepie. O, halo, kurde, a kto to tu? Jakiś Sebix, kurde. Dobra. Gaszę go. Okej. W ogóle... Halo, dzień dobry, witam. Dobry wieczór. No jest dziewczyną, kurde. Jakie bity ty tam masz? Dobra, bierzemy. Nie koło, tylko... narzędziówkę. I podobno klucza nie ma, czy coś, bo chyba jest zgubiony, czy coś. Także na śrubokręt chyba da odpalić, zobaczymy zaraz. No, odpalił, jak widać, kurde, jeździ. No, fajnie, kurde, będę teraz miał jakiś szybszy pojazd, żeby tutaj do miasta się dostać. Także... co? Tej ma nie ma, kurde, tam ktoś chodzi. Dobra. No tak, że będzie trzeba się przespać.